Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać z wami na temat najwyższego boksera, jaki do tej pory walczył i był przy okazji mistrzem świata kategorii ciężkiej. Mam nadzieję, że pamiętacie odcinek, w którym rozmawialiśmy o najniższym pięściarzu. Dlatego też chciałbym, abyście w komentarzach dali znać, ile wy macie centymetrów wzrostu. Zazwyczaj to wy pytacie mnie, ile ja mam. Już odpowiedziałem na to pytanie i powiedziałem, że nie chcę, żebyście mnie w kółko to pytali. Także dla przypomnienia jeszcze raz powiem, że ja mam 170 cm wzrostu, więc jestem stosunkowo niski. Natomiast bohaterem tego odcinka jest rosyjski gigant Wałujew. Człowiek, który mierzy aż 213 cm wzrostu i posiada zasięg ramion 216 cm. Mistrz świata, który stoczył 53 walki. Tylko dwie przegrał. Jedna została uznana za nieodbytą, 50 razy wygrywał. Z czego 34 walki zakończył przed czasem. W swojej karierze przegrał z Rusłanem Czagajewem oraz z Davidem Hayem, na rzecz którego stracił tytuł mistrza świata i po tej właśnie walce zakończył karierę. Moim zdaniem jednak powinien również przegrać z Evanderem Holyfieldem. Niestety dla Holyfielda werdykt został naciągnięty na korzyść Wałujewa. Przez to Evander nie pobił rekordu George'a Foremana i nie został najstarszym mistrzem świata kategorii ciężkiej w historii tego sportu. Wracając jednak do Wałujewa. Słuchajcie, jest to naprawdę olbrzym. Wiecie, jaki jest Mariusz Wach? On jest większy. On jest po prostu większy od Wacha, tak? Wyobrażacie sobie tego człowieka. Obejrzyjcie całą jego walkę z Hejem, który jest naprawdę niskim zawodnikiem, jak na wagę ciężką, małym zawodnikiem. Jak on przy nim wyglądał. Wałujew był bestią w ringu. Mimo to nie potrafił do końca wykorzystać tych swoich warunków, ponieważ nie był zgrabnym pięściarzem. Jednak przeciwnicy, wychodząc z nim do ringu i patrząc na niego z dołu, po prostu się go bali, tak? Jego pojedynki wyglądały najczęściej jak walki Dawida z Goliatem. I teraz, jeżeli chodzi właśnie o ten wzrost w boksie, bo z jednej strony mieliśmy najniższego pięściarza, który mierzył 147 cm, a nie dam sobie teraz uciąć nawet paznokcia za to. Natomiast Wałujew, czyli największy pięściarz, ma aż 213 cm. Jaka to jest przepaść, nie? Coś takiego? Przepaść totalna, nie? Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mieliby na przykład, nie wiem, spotkać się na ulicy, to tak naprawdę chyba ten najniższy pięściarz nie sięgałby mu nawet do pasa, nie? Swoją drogą Wałujew jest człowiekiem wykształconym. Z tego, co się orientuję, to posiada doktorat z psychologii. Więc jest człowiekiem, który żyje nie tylko boksem. Bardzo mi się chciało śmiać z jednego memu, którego Wałujew był bohaterem, kiedy jeszcze boksował. Stał sobie z tak naprawdę wiadrem kawy, tak, dla przeciętnego człowieka i popijał sobie tą kawkę. Tam był jakiś tam fajny napis, ale reasumując, chodzi o wielkość tej filiżanki kawy. Dla mnie to byłoby naprawdę jak wiadro i tam podejrzewam, że mieściło się ze 3-4 litry tej kawy w tej filiżance. Natomiast dla niego to była po prostu poranna kawa. I słuchajcie, to jest idealny przykład na to, że boks, że wzrost w boksie nie ma znaczenia. Bo zarówno możesz być super niski i osiągać sukcesy, być mistrzem świata, możesz być super wysoki i wcale nie musisz być koszykarzem czy siatkarzem. Możesz boksować. Słuchajcie, wszystko zależy od nas, od naszej głowy i przede wszystkim od tego, czego my chcemy. Jeżeli powiesz sobie, okej, ja będę pięściarzem i będziesz wystarczająco ciężko pracować, to prawdopodobnie uda ci się osiągnąć ten cel. Nie mówię, że będziesz mistrzem świata, bo tego nie wiem. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, są sytuacje niezależne od nas. Kontuzje, różnego rodzaju wydarzenia pozaringowe, trochę szczęścia też potrzeba, ale możesz osiągać kolejne cele, jeżeli będziesz wystarczająco ciężko pracować.
Zarówno najniższe, jak i najwyższe pięściarz świata są tego idealnymi przykładami. To takie widełki. 147, 213. No, myślę, że to jest naprawdę ciekawa rzecz. Dajcie znać, czy chcielibyście, abym znalazł jeszcze jakichś nietypowych pięściarzy, bo poprzedni odcinek o najniższym Wam się stosunkowo podobał. Mam nadzieję, że przypomnienie mistrza, którym był rosyjski gigant, również będzie dla Was ciekawym tematem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się. Cześć.